Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Emperor Battle for Dune. Słuchajcie, kontynuujemy kampanię Atreidesów. No i słuchajcie, mamy misję szóstą. Dobrze pamiętam? Chyba misja szósta. Misja szósta. I tutaj musimy się bronić przed atakiem Harkonnenów na nasze terytorium. Dobra, chcieliśmy wykonać tutaj uderzenie naszego lotnictwa. Nie lądować mi tam pod żadnym kurna pozorem. Spróbujmy tu uderzyć. Dobra. Fuck. Dobra, spadać. Powinien uciec przed tymi rakietami. Ornitoptery są szybsze od rakiet. Spice Harvester under attack. Rozsmarowali. Dobra, ja potrzebuję tutaj ciebie. Masz tutaj zacząć ich eliminować, bo jak nie, to będzie kurna krucho. Bardzo ładnie. Tak jest. Tych kolesi z wyrzutniami trzeba eliminować. Spadaj. Dobra, dobij go. Mamy drugi levelos, super. Fuck! I zginął. I umarł. Dajcie sobie poreperować. No, dzień dobry panu. Musimy tutaj zacząć coś działać, bo kurde.
ready to fire. Sniper waiting. Roger that. Just give me a target to check. We are ready. Rip on him. Well done. Artyleria go rozwali. Well done. As you wish. As you wish. Wręcz fenomenalnie. Musimy wejść tutaj do ich bazy. Kurde, jakim cudem mnie widzieli? Słabo to wygląda. Dobra. Chodź, przydasz mi się. Naszym celem będzie rozwalenie harwestera przeciwnika. Z czym do ludzi, ja się pytam? Pięknie. Ale to już nasze siły robią rzeź. Nie lubię tracić jednostek. Będą wstawiać cały czas ten teren. Dobra, no spokojnie. Spokojnie eliminujemy ich. Well done.
Jakim cudem dostałem obrażenia? Bo chyba czegoś tutaj nie rozumiem. Po co mi to? Gdzie ty łazisz? Kurde. Rozwalcie to. Tak jest, rozpiszczone. No, naprawiać się, uzupełniać amunicję i zaraz uderzamy ponownie. Tak jest, naparzać w nich. Cały czas, aż się zmęczą. Niech on tutaj spróbuje przywołać. Dobra, uderzenie. O, mamy to! Tak jest, dosiadł. Czerwia. Uciekają. I teraz rzucają wszystko do ataku, co mają. Jesus, ja mam jednostkę.
Co, zaatakujecie? Zwalcie to. No, co cię lotnictwo tutaj robi robotę. Jak najbardziej. Tak jest. Okej, przeciwnik się poddał w zasadzie. Tego generała miałem zabić, kurde, nie zrobiłem tego. Szkoda. Dobra, save'nijmy to tu. Dobra, okej, lećmy dalej. Teraz chyba będzie misja naszej planety, która zostanie zaatakowana przez rasę Tylaxiu. Z tego co wiem. Tak, Tylaxiu. A więc mamy misję na naszej macierzystej planecie. Dobra, więc musimy księcia eskortować. Tutaj możemy dotrzeć do naszej bazy jakiejś tam. Z Tylaxu trzeba uważać. To są bardzo wredne stwory. Bo Tylaxu mają bardzo wredną cechę. Mianowicie potrafią przejmować jednostki. To jest w miarę bezpiecznie, więc możemy iść. Z doświadczenia wiem, że to niekoniecznie musi być prosta misja. Mamy Fremenów na szczęście, którzy nam będą wspierać. Mamy tutaj trochę hajsu. Naprodukujemy sobie snajperów. A przyleciał transportowiec. O, ale tutaj już idzie towarzystwo za nami. Zdrajcy są. Dobra, mam pomysł. Możemy tu jakieś budynki posprzedawać. Jakieś dodatkowe jednostki z tego wyciśniemy. Chyba nic tego nie będzie. Przeruszajmy tyłki. Wiem. Ja to włączę, żeby ona przestała gadać.
Tak, wiedziałem, że to się stanie. Chyba nic nie ma. Duke Achilles. Ciśniemy. No i zobaczymy, co tutaj mają ciekawego. Tailaxiu. O, to znowu jakieś jednostki tailaxiańskie. Dobra, co my tu mamy? Dobra, musimy przestać tak działać. Do niczego dobrego nas nie doprowadzi. Musimy działać pojedynczymi fenomenami. Że będą robić rekonesans dla nas. A, tutaj chyba musimy dotrzeć. Ready for action. As you wish. Honor. Well done. As you command. With honor. As you command. Well done. Well done. With honor. With honor. Dobra, na spokojnie. Yes, sir. Let's go. We are ready. As you wish. With honor. With honor. Well done. Well done. As you command. With honor. As you wish. As you command. As you command. Ale że do jakiejś zdrady tu doszło? To to wygląda? Cywile są. Ale ci już nie wyglądają na cywili. Coś czuję, że to chyba przegramy. Dobra, wycofać. No i nas gonią. No to chyba to misja trzeba po prostu przebiec. Bardzo ładnie. Tak jest. Chyba się udało. Construction options are now available. Sniper waiting.
Tak, jest, rozwalić ich. Pięknie. Pięknie, ładnie i cudownie. Nie jestem zwolennikiem strategii, w których klika wydaje się rozkazy lewym przyciskiem. Lewym przyciskiem też się wybiera obiekty i jednostki. Mamy bronić tych cywili. Co do nas, kurde, strzelasz? Musimy ich tutaj bronić. Was bym chciał od razu tutaj rzucić. No to musimy ich bronić. Szkoda, że się nie naprawiają. Idę ich na przemian. Bo wierzę, że warto. No bo Tylaxy atakują. A co tu? Kolejne noski przeciwnika. Ale ci cywile tutaj dotrą i myślę, że będzie koniec. Mi się przynajmniej wydaje. Z tego co pamiętam. No, tylko że to jest ostatnia tak w zasadzie jakby misja fabularna. Z tego co pamiętam. Tylko że teraz będzie dużo trudniej. Bo podniesie się poziom trudności misji. No ale cóż, zobaczymy, albo że będziemy tracić troszkę terenu. O, transportowce przyleciały. A, dodatkowe jednostki, dobra. Proszę bardzo. Pięknie i cudownie. Dobra, my to potrzebujemy więcej jednostek. Dobra, wybierzemy się na mały rekonesans. Training. How about a little recon? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Dobra, nawalać w nich. Szkoda, że ta wersja nie ma cutscenek, naprawdę. Te cutscenki były dosyć klimatyczne i fajne. I to w zasadzie chyba nie są w stanie nam tutaj za bardzo nic zrobić. No, rozwalać tych Tynoxów. O, pięknie. No i cudownie. Zadanie wykonane. Myślałem, że będzie ciężej, mówiąc szczerze. Harkonneni mają fajną tą misję siódmą, bo ona jest... Siódma misja u Harkonnenów to jest wojna domowa na ich ojczystej planecie. I walka się toczy pomiędzy dwoma braćmi, synami tego barona Harkonnena. Dobrze moi drodzy, myślę sobie, że tutaj to sobie zakończymy. Mam nadzieję, że się wam dzisiaj podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się, hej i do następnego. Na razie.